Jak na razie w głosowaniu internautów przoduje łódzkie planetarium. Miejsce zostało docenione za wyjątkowe położenie w zrewitalizowanym kompleksie EC1 i za możliwości techniczne, a tutaj jest się czym chwalić. System projekcji o najwyższej rozdzielczości oraz właśnie tych cechach pozwalających nam na taką bezpośrednią interakcję z publicznością, dostosowywania na bieżąco pokazów do zmian tego, co na niebie się cyklicznie i okazjonalnie pojawia. A do tego ekran sferyczny o średnicy 14 metrów, 6 projektorów o wysokiej rozdzielczości sterowanych przez specjalny komputer i nowoczesny system dźwiękowy. Nic więc dziwnego, że po takiej burzy, i to na Jowiszu, słychać same zachwyty. Dobrze! Fajnie było. Fantastyczne, naprawdę. Pokaz świetny, bardzo się cieszymy, że mamy tutaj blisko coś takiego. Od otwarcia, czyli od stycznia tego roku, planetarium odwiedziło już 70 tysięcy osób. Po nominacji w plebiscycie na 7 nowych cudów Polski może być ich jeszcze więcej. Chcemy przede wszystkim wykorzystać to jako taki kanał informacji o tym, co my tutaj robimy. Tym bardziej, że od nowego roku szkolnego mamy nowe propozycje, nowe pokazy. O tytuł nowego cudu Polski walczy też dworzec tramwajowy Piotrkowska Centrum, przez łodzian nazwany stajnią jednorożców. National Geographic to jest przesłanka do zwiększenia ruchu turystycznego, odwiedzania, bo jednak podróżuje się tym śladem cudów czy Polski, czy cudów świata. I fajnie jest, jeżeli możemy w tym współzawodnictwie wziąć udział. Organizatorzy plebiscytu docenili estetykę łódzkiego przystanku przesiadkowego oraz jego funkcjonalność. Dobre połączenie centrum miasta. Jednak to jest ulica Piotrkowska, taka ulica prezentacyjna, także... A wizualnie? No, można byłoby trochę się nad tym zastanowić, ale wizualnie może być. Nawet w stosunku do innych państw, że coś takiego nie ma, jeżeli chodzi o przystanek tramwajowy. Także wydaje mi się, że fajna sprawa. Mnie się bardzo to podoba. From an architectural point of view, yes, of course it's nice. Z architektonicznego punktu widzenia jest to ładne, nikt nie będzie się z tym kłócił. Ale czy to jeden z 7 cudów Polski, to ja bym z tym polemizował. Głosy można oddawać na stronie plebiscytu 7 nowych cudów Polski do końca sierpnia i każdy internauta może głosować raz na dobę.